Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Piątkowy poranek, gorący, przedwyborczy, można powiedzieć, bo dosłownie lada dzień przed drugą turą wyborów prezydenckich. Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki, gościem w studiu radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, witamy panie starosta. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Jak nastroje przed tą drugą turą? Myślę, że takie optymistyczne. Liczymy na rekord frekwencyjny w tym przypadku. Myśli pan, panie starosto, że uda się Wszystko się zapowiada, że w drugiej turze wyborów pójdzie troszkę więcej wyborców. Mimo wakacji i mimo urlopów. Tak się to zapowiada. Na to liczymy. Do bitwy o wozy przejdziemy jeszcze za chwilę, ale co najważniejsze, jednomyślne, jednogłośne absolutorium za rok 2019. Ja muszę to zacytować. My się ze sobą nie kłócimy, pracujemy mając wspólny cel, jakim jest dobro powiatu. Samorząd to wspólne działanie i praca zespołowa. To widać, choćby po tym absolutorium. Tak, no widać zresztą i słychać, że Rada jest w pełni popiera. Mówiąc kolokwialnie, potraficie się dogadać. Tak, w pełni popiera te działania, które realizujemy. No, ale też trzeba powiedzieć, że realizujemy te zadania i te uchwały, które są podejmowane przez Radę. Wcześniej wypracowujemy pewne ustalenia i jeżeli się realizuje to, co mamy zaplanowane i uchwalone, to... No to raczej tak powinno być, że ta zgoda w Radzie powinna być. Zresztą z drugiej strony uważam, że to, co my robimy jako Rada, pomimo, że można powiedzieć, że są dwa kluby, to panuje pełne zrozumienie i w klubie Prawa i Sprawiedliwości i w drugim klubie, którego nie uważamy za opozycyjny, bo cele nasze są w samorządzie. Cele macie wspólne. Dla wszystkich jednakowe. Czyli nie ma sensu marnować chcemy czasu. Chcemy inwestować, chcemy poprawiać infrastrukturę drogową, chcemy zabezpieczać, jak tylko jest to możliwe, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Chcemy rozbudowywać obiekty sportowe, rekreacyjne dla szkół. Chcemy podnosić poziom edukacji, a więc te cele są naprawdę dla wszystkich, myślę, że zbieżne, dlatego tych konfliktów nie ma. Tych inwestycji i przedsięwzięć podejmowanych w roku 2019 było całkiem sporo. Nie sposób tu będzie wszystkich wymienić, ale gdybyśmy tak mieli wymienić kilka najważniejszych, to co to będzie? Na pewno osiągnęliśmy rekord, jeżeli chodzi o budowę dróg nawierzchni i łącznie z podbudową, bo tak powiem króciutko, że zdobyliśmy zewnętrznych środków na budowę infrastruktury drogowej i chodniki, zewnętrznych mówię, środków prawie 27 milionów plus nasze, a więc to jest prawie niecałe 50 milionów złotych, które przeznaczyliśmy na infrastrukturę drogową i chodniki, a więc tak naprawdę to jest rekord, bo gdybyśmy tak odnieśli się do innych kadencji, to wydatkowało się w granicach 60-65 milionów w ciągu całej kadencji. Także my w tym roku już myślę, że zrealizujemy tyle, ile inwestycji drogowych i chodnikowych, ile ubiegłej kadencji. Dlatego też tak króciutko można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, to skończyliśmy inwestycje drogi Chełmiec-Marcinkowice. W tym roku będzie ta droga zakończona do Chumranic, a więc to jest droga alternatywna dla drogi krajowej Nowy Sącz-Limanowa. Również kończymy w lipcu drogę Nawojowa-Żeleźnikowa, jak również skończyliśmy również w ramach Funduszu Dróg Samorządowych drogę w Grybowie, ale oprócz tego z środków usuwania klęsk żywiołowych wykonaliśmy 12 km dróg nawierzchni i 5 km chodników, a więc tutaj widać ten efekt wyraźny. Oprócz tego wybudowaliśmy w zakresie obiektów rekreacyjno-sportowych halę sportową w Starym Sączu, piękne boisko zewnętrzne przy Zespole Szkół Nawojowej. W tym roku planujemy wybudowanie takich boisk zewnętrznych
dwóch. Jedno już skończyliśmy w Piwnicznej przy Domu Wczasów Dziecięcych. Drugie budujemy w Grybowie i planujemy na przełomie sierpnia, może września, rozpocząć budowę takiego największego obiektu rekreacyjnego. To jest hala sportowa wraz ze strzelnicą w Marcinkowicach. No, jest to hala piękna, pełnowymiarowa, na której będzie można rozgrywać mecze piłki siatkowej, piłki ręcznej i piłki nożnej, halowej, łącznie z Mistrzostwami Polski. 2019 stał pod znakiem inwestycji. Co z 2020, ten rok pandemiczny, wpływa na to, co się dzieje pod tym względem właśnie inwestycyjnym? Czuć jakieś spowolnienie? To znaczy, my nie spowalniamy. Te inwestycje, które zaplanowaliśmy, wszystkie realizujemy. I myślę, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Dbamy o budżet, liczymy każdy grosz. W związku z tym, że przetargi wychodzą nam troszeczkę poniżej kosztów kosztorysowych, dlatego też posiadamy środki. Wszystkie te inwestycje zaplanowane na ten rok, a mamy ich też sporo, bo z samego Funduszu Dróg Samorządowych to jest prawie 14 km dróg, a więc wszystkie te drogi planujemy zrealizować. Czyli na razie nie ma obaw o to, że któraś z tych inwestycji ze względu na panującą epidemię się nie powiedzie? Nie planujemy ograniczenia inwestycji. Apeluje pan, panie starosto, o to, żeby dbać o siebie nawzajem i przestrzegać zasad sanitarnych. Ewidentnie czuć takie troszkę społeczne, ja bym to powiedziała, wyluzowanie w momencie, kiedy ognisko koronawirusa omijało Sądecczyznę i powiat nowosądecki szerokim łukiem, to się wszyscy, powiedzmy, pilnowaliśmy, teraz jesteśmy trochę w tego centrum, a już się tak nie pilnujemy. Sytuacja w tym momencie bardzo niekorzystna. Można powiedzieć, że jak było lepiej, to uważaliśmy bardziej. Tak. Jak jest troszeczkę gorzej, to pofolgowaliśmy. Ja już kilkakrotnie apelowałem do mieszkańców powiatu nowosądeckiego o przestrzeganie zasad higieny, zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. I zalecałem, aby jednak chodzić w maseczkach, dezynfekować ręce, przebywać od siebie w odpowiednich odległościach, ale przede wszystkim uważać na te imprezy zbiorowe, które odbywają się w obiektach zamkniętych. Weseliliśmy się na weselu i potem troszkę opłakane tego skutki. Kilka wesel i wzrost zachorowań ogromny, bo na wczoraj 157 chorych mamy. Ponad 1100 w kwarantannie, a więc odnosząc się do połowy czerwca, no wzrost ogromny, bo mieliśmy już 0 i 150 osób na kwarantannie. W tej chwili mamy no progresję ogromną, ale już jest jakiś symptom. Po wczorajszym dniu zobaczymy, jak dzisiaj jest lekki spadek, bo mieliśmy codzienny przyrost taki w granicach 14-18 chorych, wczoraj było już 9, no liczę, że dzisiaj będzie jakiś spadek, a więc jeżeli by taka degresja tendencja się zachowała, to bylibyśmy zadowoleni, bo za miesiąc może osiągnęlibyśmy to zero, które mieliśmy w połowie czerwca. Już kilku wójtów ograniczyło przyjmowanie klientów w urzędach. To oczywiście w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Tak, no ale sytuacja wymusza również i na nas, na powiecie, że przyjmujemy, obsługujemy, ale jednak pod pełną kontrolą, umawiamy wizyty, są pracownicy odpowiedzialni, wpuszczają pewną ilość tylko klientów, tak, także staramy się uważać, aby nie doprowadzić do jakiejś bomby epidemiologicznej, bo wiemy, że to się źle odbija na mieszkańcach i również trzeba brać pod uwagę fakt, że Sądecczyzna również żyje z turystyki i należałoby tutaj uważać, żeby nie odstraszać przyszłych potencjalnych czasowiczów. A w tym zakresie robimy dużo, bo w miesiącu czerwcu w ramach Poznań Sądeckie promowaliśmy Sądecczyznę w największych miastach Polski. Na 175 dużych billboardach wylotowych z miast i wlotowych, także myślę, że będzie efekt z tej naszej promocji i tutaj turystyka jakoś odczuje poprawę, bo zdajemy sobie sprawę, że hotele, restauracje, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne najbardziej odczuły
pandemię, bo niestety nikt... No tak, uderzyła w pierwszym... Nikt z turystów nie przyjeżdżał przez te 2-3 miesiące. I dobrze byłoby to te wakacje do września jakoś przynajmniej w jakimś dużym procencie nadrobić, bo turystyka jednak odczuła najbardziej tą sytuację pandemiczną i myślę, że będzie troszkę lepiej. Dobrze funkcjonuje i sprawdza się punkt kwarantanny zbiorowej? Tak, tak. W tej chwili mamy dwie osoby tylko na kwarantannie zbiorowej. No ale tak generalnie to ta liczba osób wahała się w granicach 8-18. Większość osób woli przebywać na kwarantannie domowej. Pacjenci kardiologiczni, mimo tego, że wszyscy żyjemy koronawirusem i epidemią, tych pacjentów, którzy zmagają się z zupełnie innymi problemami zdrowotnymi, przecież nie brakuje, będą mieli jeszcze lepszą opiekę. Co to znaczy, panie starosto? Na czym ta jeszcze lepsza opieka będzie polegała? No myślę, że tutaj ta klinika kardiologiczna, która już funkcjonuje i rozbudowuje się, jednak pozwoli na lepszą opiekę, bardziej profesjonalną dla naszych mieszkańców. Myśmy tutaj z panem profesorem nawet wpadli na taki pomysł, aby wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia po to, aby wesprzeć właśnie kardiologię środkami finansowymi, po to, żeby te osoby, które przeszły zawał czy udar, mogły przynajmniej raz w roku, bez kolejki, zapisać się do lekarza wysokiej klasy, po to, aby dokonać tych badań podstawowych. No bo wiadomą rzeczą jest, że dotknął ich trudny przypadek i tym osobom trzeba pomóc. Myślę, że może w tym roku się uda, aby Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansował właśnie tego typu, można powiedzieć, profilaktykę w stosunku do tych osób, których dotknęła choroba w przeszłości. To płynnie z kwestii zdrowia do kwestii zdrowia. Już dziś dwie nowe karetki zasilą podstację. No tak, tu akurat muszę powiedzieć, że zrobiliśmy w zakresie pogotowia krok, no nie wstydzę się powiedzieć, milowy, bo gdybyśmy się tak cofnęli do 16 i 19 roku, pogotowie nie otrzymało ani jednej karetki, nie była zakupiona żadna karetka, żaden ambulans. Myśmy zrobili tutaj w pewnym sensie rewolucję, bo przypomnę, że w lutym żeśmy przekazali już do użytku 3 ambulansy, super nowe, wyposażone, piękne ambulansy. Jeden żeśmy otrzymali z rezerwy pana premiera Morawieckiego, drugi żeśmy otrzymali z Ministerstwa Zdrowia, a trzeci to był taki składkowy i pan wojewoda nam tutaj rzucił jakieś środki finansowe, pozbieraliśmy po samorządach. Myśmy ze starostwa również dołożyli pewną kwotę i udało się trzeci ambulans zakupić, a w tym roku z środków unijnych w ramach koda wirusa otrzymaliśmy 4 ambulansy, też super wyposażone. No dzisiaj będą przekazane 2, jeden do Łącka, drugi do podstacji w Krynicy, ale na przełomie sierpnia, września będą następne 2, także wymienimy połowę taboru samochodowego właśnie tych zespołów w pogotowiu nowosądeckim, a więc no można tu się być zadowolony, że mieszkańcy są pod pełną kontrolą. A wóz strażacki też by się przydał w którejś z gmin za 2 dni wyborów? Przydałby się, tylko to już zależy od mieszkańców. Jeżeli pójdą do głosowania w 90% albo w 85%, to taką szansę mają, ale to już zależy od mieszkańców. Ja zachęcam bardzo, żeby wziąć udział w głosowaniu. Zresztą każdy obywatel ma prawo, ale tak też moralny obowiązek, aby zagłosować na swojego kandydata. A wybory już w najbliższą niedzielę. Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki, moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie starosta, za rozmowę i wizytę w studiu. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.